Ta historia mogłaby być piękna. Proszę to sobie wyobrazić. Zbigniew Turski debiutuje całkiem udanie jeszcze przed II wojną światową. A potem niepowetowana strata, jego utwory ulegają zniszczeniu w trakcie okupacji. Musi zaczynać od początku. I oto już w 1948 roku odnosi wielki sukces. Drugą symfonią olimpijską wygrywa konkurs na olimpiadzie artystycznej w Londynie, która towarzyszyła olimpiadzie sportowej. I wydaje się, że to wielka kariera przed kompozytorem się otwiera i rzeczywiście ten utwór przez wiele miesięcy był w Polsce przyjmowany entuzjastycznie. Jednak zaledwie rok później symfonia olimpijska stała się symbolem tego, co najgorsze w polskiej muzyce współczesnej. Oczywiście z punktu widzenia socrealizmu. W Łagowie podczas zjazdu przeciwko symfonii wypowiedział się ówczesny wiceminister kultury i sztuki Włodzimierz Sokorski, który uznał tę symfonię za formalistyczną, za niezgodną z duchem czasu. Mamy właściwie wszystkie żywioły w tej symfonii zawarte. Pierwsza część to allegro sonatowe składające się właśnie z tematu bardzo tajemniczego w tempie andante, a później przechodzi w drugi temat, który jest bohaterski, jest wyniosły, jest wojowniczy i znów powraca do tej tajemniczości. Natomiast ostatnia część to jest brawurowe, żywiołowe scherzo, które nagle przestaje pulsować i wchodzimy w marsz, czy to triumfalny, czy marsz wojowniczy. Specjaliści, którzy poświęcili tej symfonii badania, wskazali na relację między jednym a drugim marszem, że triumf przemienia się tam w porażkę, a klęska związana jest też ze zwycięstwem. W czasie popaździernikowej odwilży Symfonia Olimpijska wróciła na afiszę. Włączono ją też do programu pierwszego festiwalu Warszawska Jesień. Ale to już zupełnie inna historia. Nie tak piękna, jak mogłaby być.